Cześć, jestem ci winien pewne wyjaśnienia, więc ta prezentacja będzie trochę inna niż poprzednia. Jeśli oglądaliście moją pierwszą prezentację, jaka ukazała się po ostatnich wakacjach, czyli we wrześniu 2014, to możesz pamiętać jak. Tam enigmatycznie wspomniałem, że będziemy tworzyć rodzaj jakiejś internetowej gry w rozwój osobisty. I wspomniałem, że szukam wtedy grafików i programistów. Otrzymałem niedawno pytanie, Damian, co z tym projektem? Tamta prezentacja ukazała się we wrześniu, teraz mamy już luty, a o tym co mówiłeś, ani widu, ani słychu. No właśnie, na jakim etapie jest projekt, projekt i co nim tak naprawdę miało być? O tym za sekundę, bo odpowiedź na kolejne pytanie, które niedawno otrzymałem, a którą również jestem Ci winien, to Damian, wiele razy wspominałeś o kursie na temat samodyscypliny. Wiem, że zebrałeś na jej temat wiele informacji, wiele badań, kiedy on się w końcu ukaże. Kurs nie, okazuje się, nie ukazuje się z jednego powodu przez mechanizm motywacyjny, dzięki któremu wierzę, że jeśli go zastosujemy, to skorzystasz na nim 10 razy bardziej niż gdybym tylko na sucho przekazał Ci same informacje na temat samodyscypliny. Tym mechanizmem jest grywalizacja. Grywalizacja, czyli wykorzystanie mechanizmów z gier elektronicznych do tego, aby skłaniać nas do wykonywania rzeczy niezwiązanych z samą grą, czyli np. biegania, odpowiednie diety, nauki, pracy, czytania, ćwiczeń. Czyli tak jak głównym celem wszystkich gier jest po prostu dostarczyć ci rozrywkę, wciągnąć jej i dostarczyć ci frajdę, tak celem grywalizacji jest skłonić się... Do podjęcia jakiejś akcji niezwiązanej z samą grą, za pomocą mechanizmów gier, takich jak na przykład liczniki postępu, punkty, poziomy postaci, zadania, misje, rankingi i odznaki. To oczywiście to, co wymieniłem, to bardzo podstawowe elementy grywalizacji, ale mimo tego mam już pierwsze badania potwierdzające skuteczność ich stosowania, na przykład dbaniu o zdrowie, bo akurat ta sfera była, zastosowanie grywalizacji w tej sferze było do, do, na tej chwili przynajmniej najlepiej zbadane. Stąd w tym badaniu, na przykład, dzięki aplikacji zawierającej elementy grywalizacji, pacjenci chorzy na cukrzycę zaczęli częściej mierzyć swój poziom glukozy, co normalnie może być i bywa problemem, bo to jest dosyć nieprzyjemne. A gdy w tym badaniu śledzono zdrowotne zwyczaje dwóch grup osób, całkiem spory, gdzie jednej dano dostęp do grywalizacyjnej platformy online, okazało się, że właśnie ci z dostępem do narzędzi grywalizacji częściej zaczęli uprawiać sport, lepiej się czuli i rzadziej byli zmuszeni korzystać z jakichkolwiek leków. Zobacz. Żadnej dodatkowej fizycznej czy mentalnej interwencji, żadnej techniki, żadnej dodatkowej pracy. Po prostu dostęp do odpowiedniego narzędzia. Fajne, prawda? Oczywiście tamte wspomniane kilka elementów to, czyli mm, te liczniki, poziomy, misje, rankingi, to grywalizacja na takim stosunkowo płytkim poziomie da się ją wdrożyć dużo mocniej, dużo głębiej, wykorzystując znacznie większą ilość mechanizmów gier, dodając na przykład fabułę, odpowiednią oprawę graficzną, możliwość współpracy i rywalizacji graczy, tworzenia drużyn, rywalizowania między drużynami, i jeszcze ło wiele, wiele innych. Ale to co najlepsze, to właśnie to, że nawet dodanie kilku elementów z tych mechanizmów gier pomaga już nam łatwiej osiągać nasze cele. Przykładowo, tak wygląda właśnie te kilka elementów, dosłownie kilka elementów grywalizacji, które wdrożył u siebie prywatnie John Guerrera, właściciel portalu livingforimprovement.com, żeby wspomóc się pracy nad przygotowaniami akordu niego do rozmowy kwalifikacyjnej. Strażnie mu się nie chciał, no ale to było coś, na czym mu zależało, więc postanowił wykorzystać do tego grywalizacji. Narysował te elementy na zwykłych karteczkach samoprzylepnych. To co widzisz, to są zwykłe karteczki samoprzylepne, które sobie po prostu gdzieś przykleił na widoku. Ta po lewej. To pasek postępu pokazujący, jaki procent pytań na rozmowę kwalifikacyjną powtórzył już 5 razy. Druga karteczka obrazuje jego pomniejsze cele, jego takie misje, które zaznacza sobie, jeśli spędził w sumie 1, 5, a później 10 godzin na przygotowaniach do rozmowy, bo to było jego celem. Kolejna karteczka to jego dziennik czasu, gdzie zapisuje, ile czasu spędził na przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej. Jest, to, jest ona potrzebna, żeby mógł zaznaczać realizację misji z poprzedniej karteczki. A ostatnia karteczka zawiera zasady przydzielania sobie nagród. John wprowadził tutaj taki fajny element losowości. Tam na tej karteczce jest napisane, że za każdą przepracowaną godzinę nad y, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej rzuca dwoma monetami naraz. Jeśli na obu jednocześnie, czy, czy tam, jedna po drugiej, jeśli na obu jednocześnie wypadną orły, to daje sobie drobną, zapisaną na kartce nagrodę. U niego jest akurat napój kofeinowy, bo widać taki lubi. Całkiem fajne, prawda? Jednak samemu niestety no, nie da się wdrożyć ry rywalizacji trochę głębiej. Niby, no wiesz, da się wciągnąć znajomych, stworzyć jakiś ranking, jeszcze podzielić się na drużyny, wzajemnie wspierać, rywalizować i tak dalej, ale no, w praktyce no, szalenie niewygodne i nie wiem, czy komuś udaje się coś takiego utrzymać i stworzyć drużynę z rozwoju osobistego wśród znajomych. Byłoby idealnie, ale no i ty, ja wiem, że jest to zazwyczaj średnio praktyczne. Do głębszej grywalizacji, a więc i większej przyjemności i motywacji do osiągania swoich celów potrzeba po prostu zewnętrznego narzędzia, które wciągnie jeszcze inne osoby. I ten projekt, ta gra, o której wspomniałem na początku września, to tak naprawdę nie gra, tylko właśnie trening rozwoju osobistego, po którym będziesz w stanie realizować bez żadnego problemu każde swoje postanowienie. I stanie się tak dzięki zgłębieniu wszelkich zgromadzonych w badaniach wiedzy na temat tego, jak osiągać swoje cele i trwać w każdym postanowieniu i tak głęboko wdrożonej grywalizacji na tak głębokim poziomie, jakiej, mówiąc szczerze, nie widziałem jeszcze w żadnym serwisie, więc no, całkiem możliwe, że tworzymy jakiś tam światowy unikat. Mam nadzieję, że nas w tym wspomożesz swoimi uwagami i pomysłami, gdy już będzie gotowy, żebyśmy mogli po prostu ciągle ulepszać dla Ciebie i dla wszystkich innych ten trening. Swoją drogą, wiesz, to jest jeden z tych projektów, gdzie no nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek tak naprawdę powiedzieli ui, udało się, skończyliśmy. Prawdopodobnie będziemy go ciągle i ciągle ulepszać pod każdym kątem, żebyś dzięki niemu mógł, mógł po prostu jeszcze łatwiej, jeszcze prościej, jeszcze przyjemniej realizować każde swoje postanowienie. Więc odpowiadając na pytanie z początku prezentacji, co z tym projektem, o którym wspomniałem na początku września, od listopada nieustannie nad nim pracujemy. Ja, product manager, graficy, programiści i zespół wspierających mnie, zespół osób wspierających mnie w przeszukiwaniu badań. Każdy element powstaje od zera. O tutaj na przykład mamy tak zwany Lineart biura. Biura, czyli takiego pomieszczenia, w którym będziesz mógł pracować nad swoimi celami i je śledzić. Teraz już wygląda tak. I tak, to jest schowek gospodarczy, od tego zaczynasz. Na lepsze, a później naprawdę wypasione biuro trzeba najpierw sobie zasłużyć. To na przykład jest lineart tak zwanego magazynu dokumentacji badawczej, od którego zaczynaliśmy. Teraz już wygląda tak. W nim będziesz mógł znaleźć wszystkie oparte o badania materiały, z których odkryjesz, jak skutecznie trwać w swoich, w swoich postanowieniach i m.in. wzmacniać swoją samodyscyplinę. To tak, wiesz, poglądowo, żebyś wiedział, że co się tam jednak u nas dzieje i e, po prostu robimy jakieś tam postępy. Gdybyś chciał, żebym co jakiś czas na koniec zwykłych prezentacji zdawał ci relacje z bieżących postępów, to śmiało daj znać w komentarzu, mogę tak robić, jeśli tylko zechcesz. Mimo, że całym zespołem pracuję nad tym od listopada, no to jest to taka ilość pracy, że szacuję, że pierwsze otwarcie tego treningu uda nam się zrobić dopiero na koniec maja, początek czerwca tego roku. I to jeśli nigdzie nie pojawi się jakiś tam większy problem. Dlatego wybacz też zastój w publikacji między, między innymi kursu o samodyscyplinie, o którym wspominałem. No bo teraz wszystkie materiały są tworzone stricte pod ten trening, bo wiesz, że jeśli podejdziemy właśnie do nich w sposób zgrywalizowany, to będzie Ci o niebo prościej. I chętniej i przyjemniej wszystko przerabiać, a potem wdrażać. Oczywiście, z czasem pewnie wszystkie materiały będą dostępne pewnie też poza treningiem, ale pierwszeństwo nadałem temu projektowi, w który naprawdę całym sercem wierzę. Nie ma narzędzi idealnych, ale na podstawie tych wszystkich badań, które widziałem, wydaje mi się, że grywalizacja zostawia o dobre kilka poziomów w tyle, wszelkie inne formy edukacji i zaprzęgania się do jakiegoś działania. Okej, okay, to tyle u mnie, byłem Ci winny te informacje, wybacz, że tyle z nią zwlekałem. Pamiętaj też, że, no, nie musisz czekać na otwarcie tego treningu. Pojedyncze elementy grywalizacji, tak jak John Guerrera, możesz wdrażać u siebie już teraz. Swoją drogą mam nadzieję, że zainspirował Cię jego przykład. A w następnych dwóch prezentacjach usłyszysz Maćka Prusińskiego, jednego z, nazwijmy to, ukrytych członków drużyny rozwojowca, który m.in. wspiera mnie w przeszukiwaniu badań. Powiedziałem ukrytych, bo wiem, że to mój głos i mnie najczęściej widzisz i utożsamia z blogiem i prezentacjami, ale żeby móc prezentować te wszystkie badania z różnych obszarów, no to obecnie stoi za mną cały zespół wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierają swoją pracą na różnych polach. To tak, ku woli wyjaśnienia. A po prezentacjach Macka, weźmiemy na tapetę temat rozpoznawania kłamstwa. Będzie ciekawie. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.